Panie Aleksandrze, wyjeżdża Pan dzisiaj, smutno mi jest, chociaż wiem, że ta aura sprzyja Panu tu. Również mi jest smutno, Panie Andrzeju, ponieważ miał prywatne wygody, prywatne korzyść pobytu tu. Pan Andrzej podejrzewa, że ma tu uzdrowisko. Jakie są składniki tego uzdrowiska? Uzdrowisko to, a może prawda? Dlatego, że tu na ulicy Gostyńskiej, już od razu za ulicą, jest pole. I ten unikalny zestaw robi przeciwuczuleniowy mikroklimat. To najpierw. Drugie, specjalny ogród pana. To dodatkowa atrakcja. I ten ogród razem z fontanem robi auru i z tą atmosferą, którą pan tu tworzy. I ja określam to nie tylko jak twój ośrodek szkoleniowo-czasowy, edukacyjny, ale uzdrowiskowy. Nie podejrzewałeś, że miałeś tu uzdrowiska, a ja na siebie sprawdziłem, dlatego ja i przyjeżdżam. To jedna z moich egoistycznych motywacji, panie Andrzeju. Jak to miło słyszeć. Ja nie wiedziałem, że tu... No się dobrze czułem. Siedzimy tu na tarasie. Tak wszystko z góry widać. Ten budynek rzeczywiście mi zwrócono uwagę, że on jest zbudowany w formie takiej piramidy, szczególnie sala. Tak, jeszcze budowa twojego budynku i konstrukcja twojego magicznego ogrodu. A ten fontan, gdzie stale woda, niejak niestety w innych miastach fontany nie pracują na siebie, on pracuje całodobowo. I kiedy ktoś zechce, idzie tamtą stronę pole i spacer ranny lub wieczorem, ogólnouspokojący i przeciwuczuleniowa, konkretna atmosfera pola, które jest przed, za twoją ulicą Gostyńską. Ja tak to pole z dzieciństwa pamiętam jako coś takiego, co na co dzień było, ale zauważam, że ludzie przyjeżdżają tu samochodami i chodzą po tym polu, czyli musi być jakaś... Przyjeżdżają, bo tam kilka kilometrów od siebie tak zwane psie pole. A przystanek elektryczki przy pole. Przy pole, tak. A tu... Jest dobre pole. Może gdzieś będzie przystanek mieć w przyszłości inną nazwę. Pole uzdrowiskowe, jak w Paryżu eluzyńskie pole, a u ciebie pole uzdrowiskowe. No to świetnie, dowiedziałem się. Myślałem, że my tacy dobrze jesteśmy tutaj w organizacji, ale jednak... Ta aura tego miejsca też sprzyja. Ja tu odpoczywam, panie Andrzeju. To widać po mnie, po ciężkich naszych warsztatach, a jednak dzięki tej atmosferze ja nie odczuwam napięcia, ja odczuwam uzdrowienie. To świetnie, cieszę się. To myślę, że następny przyjazd też będzie we wrześniu spotkamy. Gdyby pan znalazł sponsorów i na tej działce za fontanem można zrobić kilka bungalow, domki, gdzie by ludzie korzystali się z rehabilitacji cielesnej, psychicznej, duchowej razem z zabiegami, które świetnie potrafisz zrobić. No myślałem już to nad tym, ale to już młodzi muszą zorganizować to. No tak, tak. Młodzi i którzy mają pieniądze. U mnie są aniołki wszędzie. Anioł stróż? Tak, aniołki, anielica, która daje piękny kryształ w podarunku. Tak, wszędzie mam aniołki. Dobra też aura aniołów, choć niektórzy co do aniołów nie mają przekonania. Ale oprócz sakrum, to sakrament sakralny, aniołki to są symbole, bo czasami w naszej nieświadomości ukryty jednocześnie uspółcznego z człowiekiem i aniołki, i diabłem. I naszym celem, żeby diable byli wyrzucone, oczyszczone od nieświadomości za pomocą metod, technik psychologii głębi z wykorzystaniem na przykład fenomenu hipnozy. A kolejna już rehabilitacja anielska. Tak, uważamy, że brzydotę trzeba wyrzucać. Co złoto, ono samo się plenie, samo rośnie. Tak. A to, co dobre, trzeba pielęgnować.
to będziemy pilnować dalej ten nasz dalej kurs idący. Nasz postęp. Nasz postęp. To już więcej jak kurs, to jest stały proces, on musi być stały, bo aura musi być podtrzymana, przerwy nie może być, niestety to obciążenie na ramiona pana, ale moim upartym zdaniem musi być stały proces, bo to jest nie tylko proces edukacyjny, kiedy powstają fachowcy naszej nauki, ale proces rehabilitacyjny, proces uzdrowiskowy. No, pomyślenie o uzdrowisku to jeszcze dla mnie już nie, ale dalej będziemy organizować kursy, które tutaj będziemy starali się przedstawiać i ludziom takie możliwości, żeby sami mogli ze sobą pracować, bo tak też ja widzę, że mamy dużo specjalistów i wszyscy chcą jednym drugim pomagać, ale zauważyłem, wie pan co, że jednak ci ludzie, którzy przychodzą, sami potrzebują pomocy. Ci, co na kurs przychodzą, często mówią, wie pan, ja chcę pomagać innym, bo ja chcę się nauczyć hipnozy. Ja mówię, hipnotyzowania każdy może się nauczyć, ale wykonać terapię jest trudno. Dlatego, że te kursy, które my robimy, wyjątkowo na pewno są skierowane faktycznie dla lekarzy, psychologów, terapeutów. A u nas się zjawia coraz częściej osoby, które nie mają nic wspólnego z tym zawodem. Po prostu chcą zmienić zawód, bo czują potrzebę pomagania innym. Ale tej osobie trzeba pomóc. W gruncie rzeczy, panie Andrzeju, nasze grupy podzielone mniej więcej na trzy części. Pierwsza motywacja, mała motywacja. Chcą używać fenomen hipnozy w terapii i w uzdrowieniu. Takich niewiele. Druga motywacja formalno-poznawcza. Interesują ludzie tym zjawiskiem. No, to jest ta motywacja i druga, jest słuszna. I trzecia motywacja. Dolna część góry lodowatej mają problemy. I jest podświadoma nadzieja, że uczestnictwo w naszych kursach będzie pomagać rozwiązaniu tych problem. I częściowo nawet kiedy mówiono, mam poznawczą motywację, a jednak czego nie uświadamiałem, podłożę, jest właśnie problemy cielesne, psychologiczne i duchowe. Nerwowe, nerwice, psychosomatyczne, no i na wyższym poziomie duchowe. I właśnie tu my mówimy o uzdrowisku, bo uzdrowisko to nie tylko cielesna i psychologiczna rehabilitacja, to jest duchowa rehabilitacja. Nawet pan zapomniał z powodu skromnych swojej duszy, że pan jeszcze daje to posiłki, jedzenie ekologiczne, czyste, jak mówiono, bez GMO. To nie są kupowane, bo mamy panią Irenę Tarnopola ze wschodu, którzy nam gotuje. No, pani Irena potrafiła w starowiejskich tradycjach no, przygotować nawet, dobre jedzenie. Nawet pierogi. Tak, zdrowa żywność. Gdyby tu był duch Reymonta, który napisał chłopy, tak, to właśnie byłby zadowolony. Tak, tu jest. I pokarm faktycznie ten poprzez jedzenie pokarm dajemy tutaj. Gdyby tu był średniowieczny duch pana Zagloby, też byłby zadowolony. No wystarczy, że my jesteśmy zadowoleni i kursanci również, bo widzę, że osoby, które bywały wcześniej, przyjeżdżają znowu. Tak jak czują się u siebie w domu. Bo u nich jest wielostronna motywacja i podłożem otrzymać błogość, otrzymać dobre skutki dla ciała, psychiki, duszy. To jest podświadoma motywacja. A świadomo, oni chcą szkolić, to powierzchnia góry lodowatej. Podświadoma motywacja, czasami on tego nie szuka. Dlatego nie przyjeżdżają ponownie. Przyjrzałem ponownie, tylko że nasze kursy zbyt może są za, żeby wykonywać tu terapię indywidualną dla osób, które przyjeżdżają na kurs. A tak się ostatnio dzieje, że my jeszcze mamy tutaj z kursantami pracę po kursie, bo oni chcą indywidualnych seansów. A jednak jeszcze jedna strona arcydzieła sztuki teatralnej,
Czasami nawet przez wyrafinowanych widzów patrzono nie jeden raz, a czasami kilkadziesiąt raz. Pewien dramat, tragedia, gdy ona w wykonaniu zawodowym, ponieważ jest teatrem, jak mówił Szekspir, ja dodałem, teatr musi być zawodowy. Gdy on jest zawodowy, on zawsze ten teatr coś daje widzom. I zawodowe aktorzy, oni niepowtarzalni, bo każdy raz grają inaczej. Jak i pan, w takich rutynowych tematach zawsze jest innym. No, każdy kurs jest nasz jakby inny. Co prawda mamy tematy inne. Tym razem skupiliśmy się bardziej na tematach nałogów, alkoholu, czy tam redukcji barwy. Mamy cywilizację nałogową. I najgroźniejsze teraz uzależnienie od komputerów, internetu, od innych ludzi. A stare nałogi, alkohol, narkomania, palenie, jedzenie, to klasyka. A nowe to jest na pierwszy rzut oka nie tak niebezpieczne, a jednak to jest niebezpieczeństwo, który może zrujnować naszą cywilizację, gdyby nie prowadzili profilaktyku i między innym w rodzaju tych uzdrowiskowych warsztatów. Tak, to są uzdrowiskowe warsztaty. A mówimy o nowych nałogach, tak masz na myśli jak ta komputeromania, jak kupomania. I uzależnienie od innych ludzi, no to już manipulacja. Manipulacja jest od góry już stworzona, polityczna, także nie da się jej zlikwidować, ale trzeba ją zrozumieć, że ona jednak działa przez reklamy różnego rodzaju, no ale manipulacja nie tylko polityczna, religijna manipulacja, bo to są pewne potrzebne rzeczy na ludzi tych, na tych poziomach. Wobec religii, ponieważ mamy tu anioła stróżu, przypominam religią ten anioł stróż. Przypominam panie Andrzeju, frazes, który kiedyś dał mi wstrąs w czasach Miloševića w Serbii, był i teraz jeszcze żyje, dysydenta Drašković. Proszę, drugi anioł. I on, ten Drašković, powiedział, kiedy w mojej cerkwi nie ma Chrystusa, staję po stronie Chrystusa. I dla mnie nie ma miejsca w mojej cerkwi. I właśnie duch chrześcijaństwa i symbolizacja jest w tych aniołkach, to jest najważniejsze, a nie kłótnia różnych konfesji wewnątrz lub zewnątrz. Ja z aniołkiem przyszedłem na świat, który mnie dalej prowadzi widocznie. To jest mój opiekun duchowy i dlatego tak dużo aniołków jest koło mnie. Widział pan tą piramidę Horusa, którą mam obstawioną na dole, aniołami jest, bo to też daje no, jakieś uczucie błogiego stanu, spokoju. Bo tyle mamy nerwicowych sytuacji i życia tego szybkiego w tempie. Ja chciałem tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo z tego naszego spotkania zostało nagrane ponownie hipnoza w locie, przez pana demonstrowana. I ja... To technika. Technika dla hipnologii. Dopowiem w czym, żeby ona nie wzbudzała tutaj jakiegoś szokowego stanu, nie tylko wśród oglądających naszych kursantów, ale bo my mówiliśmy o tym na kursie, ale naszych może kolegów po fachu, psychologów i terapeutów, że my demonstrujemy takie pokazy bardziej wojskowe i dynamiczne, może i sportowe, jak hipnoza w locie. Ale proszę powiedzieć, panie Aleksandrze, co chciał pan pokazać przez tą hipnozę w locie? Żeby to, ja wiem, co chciał, ale chcę, żeby... Jest hipnologia, nauka, jest hipnoterapia, wykorzystane zjawisko hipnozy w terapii hipnozą, jest psychoterapia w hipnozie, to są różne rzeczy. I kiedy pracujemy terapeutycznie, czasami pracujemy jubilerskim, bardzo delikatnym, jak z małymi dziećmi. To jest podejście terapeutyczne, tak. Ale jest czysta nauka.
które potrzebują rozwinięcia różnych technik, na przykład w sytuacjach ekstremalnych, terroryzm, wojna, pożar. I wtedy trzeba działać szybko. To jest pierwszy etap. Oczywiście on nie może być skończony. W normalnych warunkach kontynuacja idzie już spokojna, normalna, delikatnym, czasami klasycznym sposobem, ale muszą być poszukiwane nowe techniki. To dotyczy się medycyny, rehabilitacji psychologicznej, a jednak hipnologia zajmuje się sportem. Wojenna nauka, kiedy trzeba działać szybko i na przykład wobec hipnozy w locie. Przypuszczam, że lepiej hipnoza w locie, jak strzelać przeciwnika. To jest humanistyczna broń w przyszłości, kiedy żeby oddziałów komandosów, kiedy zwyciężyć jakiegoś może terrorysta, może psychicznie chorego, to trzeba działać z humanistycznym podejściem. Hipnoza w locie właśnie daje. I w sztukach walki, sportowej sztuki, ona też niezbędna. To jest takie może ekstremalne techniki, które można wykonywać. Nie polecam, zresztą na moich też i filmikach i napisy daję, że ostrzegam przed naśladowaniem tych technik, bo wiemy, że my mamy pewne techniki ukryte, niewerbalne, którymi działamy. Niewerbalne to jest nasza innowacja. Ale to nasza i tajemnica jest, chcę powiedzieć. Bo częściowo know-how. Oczywiście. I dlatego nie ujawniamy tego, tylko człowiek obserwujący tego typu metody chce naśladować. I ostrzegam, żeby nie zrobić komuś krzywdy, robić to, co doktor Daniłow zademonstrował, bo to jest, przepraszam, ale dla mnie nie tylko nauczyciel doktor Daniłow, profesor, ale wysoka szkoła hipnozy, którą ja się uczyłem tyle lat, bo przecież to, co pan zrobił, to jest wielka sztuka. Ja uważam, że wielu hipnotyzerów, powiedzmy, wojskowych i tak dalej, nie dokona tego, co pan zrobił, bo to, no, nie będziemy tutaj mówić dalej, skąd to są rzeczy, ale są to techniki, które człowiek niewerbalnie oddziałuje na drugiego człowieka i nie bierze nikogo, tylko rzuca o ziemię i mówi, on już przez samo dotknięcie Aleksandra tutaj, on już jest w hipnozie. A to, że leci, pogłębia. Ale on tu dotykam, już on jest. Co trzeba zrobić, to jak będziemy studia robili, to wtedy powiemy wyższym. A na pierwszej klasie będziemy tylko mówić, jak powoli wprowadzać. Inna ostra technika, pojednanie techniki Wilhelma Reicha z mitycznym porodem, kiedy osoba w kryzysie, ona potrzebuje regresji do zera, do lat dziecięcych, musi być poród. Na przykład w przypadku kobiety ona rodzi się i jednocześnie ona jest urodzona jako dziecko z inną drogą życiową, bo czasami żyje nie swoim życiem. I ta technika, i była to nagrana przez pana u fontana, działa takie jak ostre wrażenie. Ale pan pamięta, jak po tej kuracji szczęśliwa, na nowo urodzona kobieta, już nie miała mdłości, które mieli kilka miesięcy, nie miała kaszlu, który miała kaszel parę dni na naszych warsztatach, od razu na trzeci dzień nic tego już nie było. Ona przeżyła tu ostrą terapię i nie tylko terapia, ale spontaniczna inicjacja. Pojęcie etnograficzne, historii kultury, czasami szamańskie. Inicjacja to jest stworzenie nowej osobowości, nowa wizja, nowy stosunek do świata i do tego, co z nią było. I to już więcej jak wleczenie, to jest stworzenie nowego człowieka, self-made man, self-made woman, a na początku nasz wstęp, a później człowiek już sam siebie tworzy. Wrócę do tego
hipnozy w locie, jeszcze raz, żeby tego nie naśladowywać, bo można zrobić komuś krzywdę. Hipnoza była, nie wszyscy o tym wiedzą, wykorzystywana w czasie I wojny światowej, kiedy nie mieliśmy tych wszystkich medycznych tych opatrunków i tak dalej, nie mieliśmy narkozy, nie było, no i więc należało, to znaczy znieczulających leków czy środków. W XI wieku w locie nie było, ale hipnoza przed lekami znieczulującymi był moment w środku XIX wieku, kiedy hipnotyzowali i robili operacje. Tak, i nagle już powstali te leki i ten rozwój był zahamowany, ale czasami... To leki zahamowały rozwój tej mogą być hipnozy. Takie warunki, kiedy nie ma tych leków lub alergii, uczulenia na te leki i wtedy już możemy ten archaizm. Nam trzeba wiedzieć, żeby nasi uczniowie nie zapominali o tym i żeby to było w polowych warunkach in vivo, to czasami były zastosowane. Tak, no ja dlaczego mówiłem o I wojnie światowej, bowiem w czasie wojny amputacja kończyn, nogi, ręce oberwane i należało to zrobić. Więc wprowadzono wtedy w hipnozę, czy no było... Jeszcze w XIX wieku, w wojnach XIX wieku, w XX jako wyjątek, ale zgadzam się, już nie tak często, jak w środku XIX wieku też było. Mówiono, że my tutaj na naszych kursach demonstrujemy takie ekstremalne hipnozy. Ja chcę bo to nowe. Moja publika chce nie tylko klasyki, a nowego. A nowego, ponieważ jesteśmy autorami, autor prezentuje swoje techniki, bo innych można przeczytać w książkach, tak, w internecie. Nauczyć się. Ale to myślę, nie o to chodzi. My potrzebujemy szybkiego tempa wprowadzania w trans hipnotyczny. Ludzie się śpieszą, ponieważ szybciej żyją jak kiedyś. Osoby, które mają kontakt z naturą, łatwiej wchodzą w trans hipnotyczny. Osoby, które żyją na wyższych częstotliwościach, powiedzmy, podniesionych częstotliwości pracy naszego mózgu i ciała, trudniej wchodzą w hipnozy z nałogami depresyjne, nerwowe, oporne, nieufne, dlatego chyba taką hipnozę w locie można im by było fundować, tym ludziom, którzy są oporni na to. Nie ma odpornych na hipnozę, jest opór świadomy lub nieświadomy. Świadomy to jest taki, który my zakładamy, że nie chcemy wejść w ten stan i nie wchodzimy, bo nikt na nas nie zmusi i nawet hipnoterapeuta, nie ma takich praw moralnych nawet, żeby zmuszać kogoś do poddania się, chyba że będzie to hipnoza kryminalna czy wojskowa. A tutaj mamy opór nieświadomy, że ten człowiek wszystkiego się boi. Przede wszystkim utracić świadomość nad sobą, kontrolę i poddać się jakby władzy innemu człowiekowi, ale są to osoby bardziej zamknięte, nieufne, niereformowalne, bym powiedział. Proszę pana, szokowa technika błyskawiczna to nie tylko brutalne rzucanie, a na przykład można po szamańsku, jak to ja pokazuję, w stanu specjalnemu przez dmuchanie, bez dotyku. I to działa tak samo, jak i rzucanie w lecie. Tak, ale to u pana działa. No niech ktoś dmuchnie komuś w czoło i czy to zrobi to samo. Dlatego nie radzę robić tego. Musi być człowiek stanu specjalnemu. Musi być człowiek stanu specjalnego. Tak zwany ideoruchowy, ideomotoryczny wpływ. I że zgodnie z regułami nauki czasami jest żartobliwo nazywać się. Nawet bez tego można. I nazywam się zgodnie z regułami, tradycjami polskiej kultury. Hrabia Jurand ze Spychowa. Bez dotyku, bo nie ma ręki, nie ma języku, bez słów, nie ma oczu, ale sam stan może dać wpływ. Sam stan, tak, może dać wpływ na osobę ideoruchowym sposobem. Świetnie, tak byśmy mogli rozmawiać wiecznie. Spotykamy się we wrześniu, doktorze. Dziękuję. Dziękujemy. Świetnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.